Dzień dobry, witam na kanale i zapraszam na kolejne spotkanie z playlistą American Truck Simulator w serii Symulatory Transportu Drogowego Rzeczy. Dziś, jak wspomniałem, będzie American Truck Simulator, czyli nic innego jak symulator jazdy amerykańską ciężarówką. Kontynuujemy trasę, którą bodajże rozpoczęliśmy w poprzednim odcinku. Pojedziemy naszym Freightlinerem Cascadią, z naczepą chłodnią Prince'a. Jedziemy trasą z masłem, ale jedziemy z... Boże, jak to się czyta? Cache Creek? Cache Creek? Czort tam wie. W każdym razie stąd. I jedziemy do Idaho, do miasta Salmon. W Salmon mnie jeszcze nie było, tutaj też troszeczkę pomodyfikowaliśmy trasę, co by odkryć jakieś drogi, którymi jeszcze nie jechałem, bądź zjazdy, w których relacjach jeszcze nie jechałem, bo tutaj na przykład prowadzi mnie tam, ale my sobie pojedziemy tędy, żeby właśnie odkryć sobie tą drogę. I jak mówiłem, jedziemy do miasta Salmon. Trasa na dzień dzisiejszy 890 mil, chociaż nie wiem, czy nie będzie trochę mniej, bo ten tak jakoś dziwnie pokazywał, a nie, no chyba jednak będzie git, bo wcześniej tak jakoś dziwnie to było pokazywane. Dobra, co prawda mamy godzinę 4 po południu. Ja to chyba mam jeszcze modyfikację na późną zimę, wczesną wiosnę, zapomniałem. No, trzeba będzie ją wymienić, bo już zdecydowanie późna zima jest dawno za nami. Ale kompletnie mi to wyleciało z głowy, z uwagi też na to, że ja ostatnio w American Truck Simulator grałem w momencie, kiedy nagrywałem poprzedni odcinek. Bo gdybym tu wszedł... Shit! Ale gdybym tu wchodził jakoś jeszcze w międzyczasie, to wtedy bym pewnie pamiętał o tym. Ja tutaj możecie się teraz zastanawiać, co się od Janie Pawliło. Od Janie Pawliło się dokładnie tyle, nie mniej, nie więcej. Tyle, że po prostu zły klawisz wcisnąłem. Trzymałem klawisz skrętu w prawo, w międzyczasie wcisnąłem też przypadkowo klawisz skrętu w lewo i... No i niestety ciężarówka zamiast odbić w prawo, odbiła mi w lewo. Bo mi się pacnęło źle, chciałem obrócić się, żeby popatrzeć, o tak. No, ale pacnąłem w nie ten klawisz, który powinienem. Także, no niestety, moja wina. Ile w ogóle waży to masło? 32 tysiące funtów, czyli powiedzmy coś koło 14, no może 15 ton. Oczywiście będziemy jechać tak w ramach zdrowego rozsądku i w ramach tolerancji, czyli tak między 55 a 65 mil na godzinę. I nawet jeżeli ograniczenia prędkości będą pozwalać na więcej, to więcej jechać nie będziemy. Możemy chyba włączyć światło, bo tak dziwnie tutaj, w sensie taka mgła i w ogóle. Tam jedzie jakiś ciapciąg towarowy. My go wyprzedzimy. Chyba. No trochę tych wagonów miał. Chociaż wydaje mi się, że i tak jest za krótki. No pewnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, koło, no nie wiem. Około 10 wagonów ma. To umówmy się, co to jest. A zwłaszcza, że jest to pociąg towarowy, więc pociągi towarowe zazwyczaj... No mają po prostu tych wagonów zdecydowanie więcej. Ja skorzystam sobie z okazji, że ten ciapciąg tam jest i może coś takiego by się zrobiło. O, tylko trochę oszukam pogodę. Tu sobie dam o bezchmurne. Coś takiego.
O, dobra. No, troszeczkę oszukałem pogodę. Fajnie, że można to w końcu zrobić. Aczkolwiek, no, w sumie przy takiej pogodzie też to zdjęcie byłoby w miarę fajne. Aczkolwiek, wydaje mi się, że nie aż tak atrakcyjne. Zwłaszcza na tutubie. Ja też nie bardzo lubię tutaj tak przekłamywać, jeżeli chodzi o miniaturki do odcinków. No, ale od czasu do czasu można tam troszeczkę podkręcić, albo troszeczkę właśnie poszukiwać system, nie? W zasadzie to tutaj taką możliwość daje nam sama gra, więc nie ma problemu. W kwestii tutaj jeszcze takich, z kwestii takich technicznych, mamy już tutaj w American Truck Simulator oczywiście aktualizację 1.44, która jest już dostępna oficjalnie. Ale ja tej wersji jeszcze nie mam. Ja tej wersji jeszcze nie mam. Czekam, aż poaktualizują się modyfikacje. Tutaj zwłaszcza Promoc Canada. I w momencie, gdy Promoc Canada zostanie zaktualizowany do wersji 1.44, to na tą wersję 1.44 ja sobie tutaj przejdę. Podobnie będzie wyglądać sytuacja z Euro Truck Simulator 2, gdzie też będę czekał do ostatniej kropli krwi. Na 1.43 będę siedział do momentu, dopóki nie zostaną zaktualizowane modyfikacje, i tu zwłaszcza chodzi o Promoc oraz Poland Rebuilding. No bo bez tych map nie wyobrażam sobie na dzień dzisiejszy jeździć WTS2. Tutaj w zasadzie, jeżeli chodzi o American Truck Simulator, nie byłoby żadnego problemu. Mógłbym odłączyć Promoca. Potem go ewentualnie podłączyć. Aczkolwiek nie chcę tego robić, gdyż mi się i tak do 1.44 jakoś specjalnie nie spieszy. Także to, że sobie tu siedzę na 1.43, to ani mnie to parzy, ani ziębi. Także mi to wcale nie przeszkadza, że ja sobie tutaj siedzę teraz na 1.43. Absolutnie mi to nie przeszkadza. I chociaż, no, może fajnie byłoby wskoczyć na 1.44, ale nie mam parcia na szkło. Nie mam żadnego parcia na szkło. Dobra, ja się tu pozwolę sobie wysunąć. Ty patrz, ten ogarnął, co się dzieje, i się zatrzymał ciut wcześniej. Chociaż w sumie nie musiałem się aż tak wysuwać. Bo generalnie te drogi tutaj w American Truck Simulator, podobnie jak w Euro Truck Simulator 2, są zazwyczaj na tyle szerokie, że no, w zasadzie nie trzeba się jakoś specjalnie wysuwać. Zarówno drogi pobocza, jak i pasy ruchu. Bo w realu nie przy każdej drodze macie pobocze jakieś takie utwardzane. Ja pitole, dostałem powiadomienie i popatrzyłem, co to jest, i tak się to potem kończy. Co ty robisz, baranie? Co za mongoł? Jeszcze mi poprawił. Ty, dobrze, że to nie pierdolnęło, bo to jest jakiś ADR. Wejrzyj, chłopie, co ty robisz? Patrz! Co oni odpierdalają? Wejrzyj, chłopie, jedź do przodu! Coś, bieg zgubił? No. Podupcyło cię, czy co? Ja pierdzielę, będziemy musieli na serwis jechać. No pewnie, baba za kółkiem, no, baba za kółkiem. Kto by się spodziewał?
Ona to się nawet nie nadaje do jazdy osobówką, a co dopiero takim zestawem. Te światła to też i tak świecą, jakby miały zaraz zdechnąć. Cholera jasna, waga jest. Będą mi pewnie jęczeć, że mam zły stan techniczny pojazdu. Albo mi dadzą mandat nawet. Ja pierdzielę, będzie trzeba na serwis jechać. I to nie ma to tamto. Open, czyli... Ale jak? Waga jest open, a ja mogę ominąć. Czyli closed. Chyba, że mają do mnie aż takie zaufanie, że nie muszę zjeżdżać na wagę. Dobra, pojedziemy na serwis, bo daleko tą ciężarówką nie zajedziemy. Ale to takiego zaufania do siebie to nawet ja bym nie miał, także podziwiam ich. Masło się uszkodziło. Ciekawe niby w jaki sposób. Co, rozpuściło się czy jak? Oho. Stay right. Ja pitole, czy ona musi jechać tam, gdzie ja koniecznie? Czy ona nie może jechać gdzieś indziej? Turn left. Znaczy popatrzyłem na powiadomienie, bo czekam na dość ważną wiadomość. Widzieliście, jak ta naczepa mu dziwnie poszła? Jej w sumie. O, puszcza mnie, dzięki. Matko, ten silnik już ledwo chodzi. Co, on nie wbije wyższego biegu? No nie gadaj. 9 i koniec? Nie no, wbije, to czemu? Czemu nie wbijał wcześniej? Patrz, a tato nie wiem. Za niedługo to będziemy na wstecznym jechać w jej tempie. Ona tam chyba nie ma pedału przyspieszenia, ma tylko pedał hamulca, coś mi się wydaje. Nie no, ja ją muszę wyprzedzić. Jak mi się ten pas teraz skończy, to się chyba popłaczę. A ja nie będę jechał za nią. Pierdzielę to. Ja się boję, że to paliwo, które ona tam wiezie, pieprznie. Oho, a ten co kombinuje, majster? Który pas się kończy? Right czy left? Ha, 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 ha. I patrz, ten zmienił pas na lewy, a ja go wyprzedzam prawym. Co za Janusz lewego pasa. Tutaj jest zły znak. Bo według tego znaku było, że to pas prawy się kończy, a to jest bzdura. Tu mamy 60 dla ciężarowych. No spoko, tylko chyba tego ustrojstwa... Co? Co? Halo, kto mi zabrał światło? Halo, światło. Ja pierdzielę, co się tu dzisiaj od Janie Pawła? Czemu on nie jedzie? Bo jest silnik zgaszony. Nie, co tu się od Janie Pawła? Piątek 13 co prawda był wczoraj. No ale właśnie był wczoraj, a nie dzisiaj. Ale ciemno. Kurde, no muszę sobie wgrać w końcu lato, a nie tą
późną zimę. No kurde, no. Już masakra. Dajcie spokój. Mamy serwis, bo widzę go na horyzoncie. Ty się nie patrz na serwis, tylko patrz na drogę, chłopie. Ty to w ogóle nie ma hamulców. Ten ładunek nie jest aż tak ciężki, no bez jaj. Oj, to ewidentnie nie jest dzisiaj mój dzień nagranie w ETS2. Dobra, tutaj jakieś pachołki co prawda są porozstawiane, ale ja sobie tu wjadę, tędy. Postaram się. O, postaram się, ale nie obejdzie się bez przestawienia tego pachołka. Sorry. Sorry, Batory. Dobra, proszę mi go naprawić. 27 tysiąców. A za tą trasę dostanę 60. To tam jeszcze pół biedy. Dobra, i uznajmy, że naprawiali mi go do 4 rano. O. Czyli wykręciła mi się pauza i w ogóle możemy jechać dalej. Pytanie, kiedy ja będę musiał tankować? Czy ja tą trasę oblecę jeszcze bez tankowania? Pięćdziesiąt mil, nie oblecę. Nie, no jak on mi tak będzie jęczał, to chyba normalnie zwątpię. Dobra, nic tam nie widzę, ciemno jak wiadomo gdzie, to chyba oznacza, że mogę jechać. Do 40, okej, okay. Chociaż tam mamy czerwone. Jakiś chłop nam zostawia przejazd. Ale fajny ten będzie ślimak. Taki ala ślimak. Ale pusto, patrz, nic nie ma praktycznie na drodze. No w zasadzie jedziemy w nocy. 4 rano, no. Powoli chyba o tej godzinie powinni do pracy gdzieś tam jechać. Przynajmniej niektórzy. Wiadomo, nie wszyscy, ale część już o tej porze zapitala. Chyba bardziej do pracy niż z pracy. Ale nie wiem. No też różne są prace w różnych godzinach, więc ciężko powiedzieć. Ale generalnie podoba mi się ta konsekwencja. Że no widać, że jest zdecydowanie mniejszy ruch w nocy niż za dnia. Bo jest o wiele mniejszy. Chociaż albo nie wiem znowu, czy to nie jest kwestia doładowywania tych pojazdów, ale nie, no, nie wydaje mi się. Nie wiem, ciężko mi teraz stwierdzić to znowu, bo teraz widzę, że tam za mną. No właśnie, dość sporo tych aut. Nie, ja dzisiaj rozwalę tą kaskadię, naprawdę, jak babcię kocham. Jak ja tak będę jechał, to na suche bułki nie zarobię. Nie wiem w ogóle, czy tą trasę nam się uda dzisiaj dojechać całą, zobaczymy. Ile nam się uda, to się uda najwyżej. Dokończymy następnym razem.
A zwłaszcza jestem ciekaw tych terenów tam pod koniec, nie? No bo tam nas jeszcze nie było w tym mieście. Oraz, dobra, tutaj jak będą mnie ściągać na wagę, to ja tak czy inaczej nie zjadę. Tu możemy tak teoretycznie przelecieć. Ale nie, dobra, polecimy tak, normalnie. Wiecie co? Wszedłem tu w mapę, żeby ogarnąć sobie jakąś stację paliw. Czy jakiś truck stop ze stacją paliw, gdyż przydałoby mi się zatankować. Ja tam mam paliwa na 350 mil. Dobra, to zjedziemy tutaj. W takim razie. Chyba tutaj powinniśmy zajechać, tak mi się wydaje. Ale zobaczymy. Let's go. Mam nadzieję, że mnie żadne choróbsko znowu już nie chyta, bo ostatnio tak trochę jakoś się dziwnie czuję. Zwłaszcza wczoraj, w piątek. Dużo nie brakło, abym zasłabł, autentyk. Ale to też dlatego byłem na tych, na praktykach. A i tam liczyliśmy takie drobne części. Ten trzeba było drobne, małe, ale ciężkie. Znaczy, to wiadomo, tam pojedyncza sztuka nie jest tak ciężka, ale jak ich jest więcej, to są one dość ciężkie. No. To są one dość ciężkie, więc trzeba było to po prostu. Musieliśmy to przeliczyć, więc one były takim pudle. No więc je po prostu w najzwyczajniejszym świecie wysypaliśmy na podłogę. A że ja jestem dość wysoki, no to robiłem to na tak zwanego kucaka. Więc po pierwsze, kolana mi dzisiaj odpadają, odmawiają posłuszeństwa. To po pierwsze, a po drugie. No właśnie wczoraj, potem jak się wyprostowałem i ten, najpierw tam jeszcze nogi cierpły, więc musiałem się trochę rozruszać. No a potem mi się słabo zrobiło, ale ja tak mam, jak za długo jestem w pozycji z głową w dół. No i mi się to odezwało, musiałem sobie usiąść przy oknie. Bo chyba na zewnątrz bym nie wyszedł o własnych siłach. Napiłem się wody, zjadłem i już było git, ale no powiem wam, że dużo nie brakowało i bym tam zszedł. No ale to jest właśnie konsekwencja tego. Wysocy raczej powinni mnie zrozumieć. Tacy powiedzmy 1,90 plus. No bo zwłaszcza nam w tych takich pozycjach bardziej, które są przeznaczone dla powiedzmy niższych, no to nam jest ciężko podwójnie, nie? Nam jest podwójnie ciężko i no i się to kończy potem tak, jak się kończy. Kończy ci się paliwo. No wiem, że mi się kończy paliwo. Mam nadzieję, że do tamtej stacji dojedziemy. Bo jak nie, to kurna będzie Lipton Ice Tea. Gdzie tu się w ogóle wyświetla, ile ja mogę na tym paliwie zrobić, bo nie ogarniam tego komputera pokładowego. No tu nie ma. 253, tak? Nie zatrzymuje się, w dupie to mam. Trzeba było mnie na poprzedniej ściągać. Tutaj się nie zatrzymuje. I patrz, i tu było, że waga jest zamknięta, tak? Dobrze widziałem? A nie, open, tylko na czerwono się świeci. Tam się świeciło na zielono. Także sorry, Batory, ale nie zjeżdżam, bo chcę mieć odkrytą tutaj tą drogę. 700, nie ma problemu. Mogę nawet 7000 zapłacić. Spoko. Wyślijcie pocztą. Nie wiem, czy dojdzie, bo coś te listy od was nie bardzo mi dochodzą z mandatami. No ale próbować.
Możecie. No kurde, powiem tak, do stacji mamy 190 mil, a paliwa na 230. Więc przy dobrych wiatrach z Saharą w baku powinniśmy dojechać. Czy też z Mojave, bo tutaj to bardziej jakaś pustynia Mojave albo coś w tym stylu niż Sahara. No ale okej, niech mi będzie. Niech mi będzie. Do 60, dobra, czyli jadę jak powinienem. No, także kurde, ten piątek 13, jedyny w tym roku, bo kolejny piątek 13 ma być dopiero w styczniu chyba 2023. Dla mnie akurat nie był jakiś, powiedzmy, pechowy. Zresztą ja nie jestem przesądny. Także żadne jakieś takie przesądy typu właśnie, że piątek 13, typu, że tam jak czarny kot przebiegnie drogę, to będzie się pecha, typu, że... no nie wiem. No różne są takie dziwne przesądy i... no ja po prostu przesądny nie jestem. A jeżeli mówię tam nieraz, że piątek 13, czy tak mówię właśnie zgodnie z jakimiś przesądami wszelakiego rodzaju, to tak bardziej pół żartem, pół serio. Raczej w żartach. Tak dla śmiechu, niż na poważnie bardziej, no bo, no jak mówię, ja przesądny absolutnie nie jestem. Więc no nie ze mną takie numery. My w ogóle w jakim stanie jesteśmy aktualnie? Aha, czyli my wjechaliśmy do Oregonu, nawet nie zauważyłem kiedy. Tak, do Oregonu i będziemy teraz zmierzać za Ontario, będziemy wjeżdżać do już Idaho. Tak? Czy nie? To jest Idaho, to jest Utah, jeżeli mnie pamięć nie myli. No, i coś z Idaho, potem jak tutaj jedziemy, to weźmiemy albo coś na Idaho Falls, albo na Jacksona, jakby było. To coś w tamte rejony, gdzieś, gdzie po prostu jeszcze mapy mam nieodkrytą. Mapy zwiedzonej mam 78%, kurde. Pasowałoby do tych 80 dobić, zanim wyjdzie Texas. Texas, kurde, będzie sporym stanem, bo to jest chyba, jeżeli się nie mylę, największy stan Stanów Zjednoczonych pod względem powierzchni. Więc no tutaj te procenty jak zazwyczaj mi spadały o tam około powiedzmy 10% z każdym nowym DLC, no to teraz spadną pewnie o więcej procent, o większą tą liczbę, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. A czy biorę to pod uwagę? Nie, żebym miał na tym punkcie jakiegoś nie wiadomo jakiego hopla, ale no fajnie jest jak tej mapy ma się odkryte i jak najwięcej. Taka własna, tam bardziej bym powiedział, jakaś satysfakcja. Niż jakiś przymus, czy co? Czy wyznacznik? No nie jest to też dla mnie żaden wyznacznik, ale no... jakaś satysfakcja swego rodzaju. Wstaje dzień, o 7 dopiero, 7 rano i dopiero się rozjaśnia. Także jak mówię, ja muszę się tej modyfikacji pozbyć i to jak najszybciej. Chyba nawet od razu po odcinku ją wypieprzę. Bo jakbym zapomniał na następny raz wypieprzyć i podmienić, to zrobię to od razu. Natomiast no
Jakbym zapomniał pobrać już nowej modyfikacji, w sensie tej na lato czy coś, nawet nie wiem czy jest w sumie. No a jak nie, no to mamy po prostu tutaj tą mapę lata z ETS2, Boże ETS2, ATS bezpośrednio, nie? Tą porę roku lato. Tutaj zrobili nam trzy pasy, więc w takiej sytuacji, z tego co mi wiadomo, w Stanach Zjednoczonych przepisy nakazują jazdy ciężarówką skrajnymi dwoma prawymi pasami ruchu, czyli albo całkiem skrajny prawy, albo obok niego. Na trzeci pas raczej nie powinniśmy wyjeżdżać. No, żeby po prostu też. Znaczy, nie wiem też, czy to jest uregulowane przepisami. Z tego co mi się wydaje, to chyba tak. Aczkolwiek, no, nawet jeżeli nie, no to tak w ramach takiej, powiedzmy, solidarności kierowców. Czy coś. Dobra, tu im zjadę, żeby ich wpuścić. Żeby mogli sobie na spokojnie wyjechać z. No, na spokojnie włączyć się do ruchu po prostu. Jakieś tablice z informacjami, ale ja nawet nie zdążę ich ani przeczytać, ani przetłumaczyć. Aha, patrz, już się zaczyna. Po jakiego czorta on zjeżdża na ten środkowy pas? Bo ja tego naprawdę nie rozumiem. No ale oni tak od kilku dobrych aktualizacji, od kilku ładnych aktualizacji, tak właśnie ruchy AI się tutaj zachowuje w ATS i ETS2. Co prawda, ja tutaj raczej na ruch AI nie narzekam, bo to są w tych dwóch grach ruch AI, ruch sztucznej inteligencji jest chyba najlepszy ze wszystkich gier, zwłaszcza tego typu. Przynajmniej z tych, w które ja grałem. Ale nie jest to też tak, że nie jest on bez wad jakiś, nie? No, ale tak w sumie poza tą sytuacją, że oni tak zmieniają czasem te pasy ruchu jak rękawiczki kompletnie bezsensownie i absurdalnie wręcz, to jakichś większych zastrzeżeń co do ruchu ulicznego nie mam. To, że tam gdzieś mi, powiedzmy, nie wiem, wjedzie w naczepę, czy od boku, czy tu, czy tam, czy wymusi gdzieś i tak dalej. Takie sytuacje zdarzają się w rzeczywistości, także. No nie mam tutaj co do tego absolutnie żadnych zastrzeżeń. Dobra, ja co prawda mówiłem, że nie będziemy przyspieszać powyżej 65 mil na godzinę, ale teraz tymczasowo tylko, żeby wyprzedzić go, bo jednak jadę ciut szybciej niż on, tak może 1-2 mile na godzinę szybciej niż on. A nie chcę tutaj za bardzo blokować im tego pasa, tylko po prostu chcę go wyprzedzić, zwolnić sobie do 65. No i jak najszybciej zjechać z tego pasa, żeby go zwolnić dla pozostałych pojazdów i uczestników ruchu, którzy jadą za mną. Dobra, chyba mogę śmiało ten pas zmienić. Chociaż tutaj nie dość, że z góry, to jeszcze droga kręta. Więc coś aż prosi, jakieś niescięstwie. 54 mile do tankowania. Na 93 mile mamy paliwa. Damy radę. Damy radę. My tu w sumie nam też ukształtowanie tej powierzchni nam w miarę sprzyja. No bo generalnie cały czas albo jedziemy po płaskim, albo jedziemy z góry. Bo gdybyśmy mieli jechać pod górę, tutaj cały czas, no to w pewnym momencie mogłoby nam się faktycznie to paliwo skończyć. Czyżby była waga? Aha, no jo, ale przepraszam bardzo, dopiero co była waga. Aha, no ale dobra, to była w tamtym stanie jeszcze. Okej, spoko. Dobra, ale tu widzę, że nie mam tej wagi odkrytej ani drogi obok wagi, więc jeżeli mnie ściągną, to zjadę, jeżeli mnie nie ściągną, to nie zjadę. No i tyle. Po prostu tym razem się zastosuję do ich wytycznych, czy też poleceń. No i tym razem wszystkich ściągają faktycznie, a nie tak jak tam, że niby wagi otwarte i tak dalej, a
A nikogo nie ściągali. A ten tam coś kręci, bo nie zjechał. Coś go długo ważą. No wiem, że mam zatrzymać ciężarówkę na platformie ważącej, tylko musi mi najpierw ten ziomek przede mną odjechać. O, tutaj to ważenie ich trochę trwa, widzę. I niech mi ktoś wytłumaczy, po jakiego czorta on się w tym momencie zatrzymał. Ja bym naprawdę chciał bardzo wiedzieć. Co, mnie też tak długo będą ważyć, czy od razu będę miał wynik? Nie, ja mam od razu wynik. Ale w sumie to bardziej bym był za tym, żeby jednak chwilę tu trzeba było też odstać, nie? No bo... Może nie tyle, co na kontroli granicznej, ale... No chociaż na tą chwilę się zatrzymać raczej powinniśmy, nie? Dobra, rozpędzamy się zaś do tych 65 i do stacji paliw mamy, czy też do truck stopu, mamy 20 mil, więc no zaraz będziemy zjeżdżać, na szczęście, bo już tam się Żyd świeci na wyświetlaczu, na tym panelu. Także żarty się skończyły. Okej. No i tu wjeżdżamy teraz sobie ładnie, grzecznie na truck stop. I się zatankujemy. I tak z ciekawości ważyłem coś koło 67 tysięcy funtów, nie? Zaleję do pełna bak i zobaczymy, no tu jest też waga. Zobaczymy, czy będę ważył faktycznie więcej. Z tego, co pamiętam, jak sobie sprawdzałem kiedyś już to, to generalnie tak jest, że faktycznie waży się więcej, ale no zaraz sobie to jeszcze obadamy. Ciekawości. Zalałem do pełna. Teraz mamy bak na 1700 mil, jak dobrze widzę. Tak, dokładnie. Natomiast zobaczymy, ile będziemy ważyć. Zalane mamy 240 galonów. 69, czyli ważymy 2000 galonów więcej. Wróć, Boże, 2000 galonów. 2000 funtów więcej.
Także, no faktycznie jest to tak, jak być powinno. Przyjechał z jakąś betoniarką tu zatankować. Spoko, tu sobie śpią. A jak ja mam tam przejechać? Po co oni tu te kamienie postawiali? Ktoś mi to wytłumaczy? Po jakiego czorta oni tych kamieni tu nastawili? Co, ja tu nie przejadę? Ty, no weź mi tak nie mów. Kurna, to po co ja tu jadę? No, ja byłem przekonany, że tutaj jakoś sobie wjadę i generalnie zawrócę, a... Znaczy zawrócę, że tędy sobie jakoś przejadę, a tu dupa. Dobra, tylko żebym tu im nie pouszkadzał tych ciężarówek, bo byłby Lipton Ice Tea. Okej, spróbujemy odzłamać trochę ten zestaw. O, tam raczej myślę, żebyśmy nie przeszli, więc jeszcze ciut go. Ty, no i gdzie on jedzie? Czekaj, no zobaczymy, co on zrobi. Nie titaj, hopie! Jedź! No jedź, jakżeś taki mądry, jedź! No jedź! What? Nie mam więcej pytań. Really? Oni tu wjeżdżają na parking. Really? I am in shock. Nie, no teraz to mi zaimponował SCS normalnie. Dobra, to nic, to przejadę tu przez te pompy, no i tyle. Bo co mam zrobić? Dobra, nic tam nie jedzie, mamy free. Dobra, jesteśmy zatankowani, ale jesteśmy też ciut ciężsi przez to. Ale wiadomo, no bez paliwa byśmy daleko nie zajechali. Kurde, tutaj policja ustawiona? Chłopcy radarowcy suszą, czy jak? Ciekawe. Dobra, ciśniemy, bo chciałbym dojechać dzisiaj do celu, aczkolwiek biorąc pod uwagę też, że tam będziemy jechać już tak zwanymi, powiedzmy, landówkami, to chyba raczej nam może się to też nie udać. Bo chciałbym dzisiaj tak w granicach tych 90 minut się zamknąć i nie bardzo przekraczać tego czasu, no bo tak mam plus minus właśnie też czas na dziś, na ten odcinek przeznaczony. Tam ładuję jakiś wungel czy kurna coś, albo kamienie, bo nie wiem, czy to jest kamieniołom bardziej, czy kopalnia jakaś. A nie, tam jest. No to chyba jednak był jakiś kamieniołom, wiecie? Chyba bardziej był to jakiś kamieniołom, z uwagi na to, że to była ta firma taka tutaj, która. Taki jak bitumen, nie? Czyli jakieś bardziej naprawy, remonty, etc. i takie tam. No. Generalnie ten tydzień zleciał mi strasznie szybko. Nawet nie wiem kiedy. Nie pojawił się co prawda odcinek w piątek na kanale, ale nie byłem w stanie go nagrać, nie miałem nawet kiedy. I tutaj też, kurde, będzie dla mnie ciężki ten tydzień, ostatni pełny tydzień maja, czyli od 23 do 27, ponieważ rano w godzinach tam od no powiedzmy 8 do około 13 będę miał praktyki zawodowe, natomiast po południu od 15 do 20
Będę miał inne sprawy do załatwiania i to tak będzie dzień w dzień przez cały tydzień. Od poniedziałku do piątku. Więc no, wtedy już w ogóle może być straszna lipa z publikacjami, bo w zasadzie jeżeli nie nagram tych odcinków na ten tydzień, ostatni tydzień pełny maja, jeżeli nie nagram tych odcinków w tym tygodniu następnym, to nie będę w stanie nagrać odcinków na tamten tydzień. No bo zakładając, że tam do 20:30 nie będzie mnie w domu, wróć, przepraszam, o 20:30 tam ma się skończyć, czyli ja będę w domu gdzieś koło godziny 21:30. Więc w zasadzie mój dzień będzie wyglądał tak, że rano wstaję, idę na praktyki, potem jadę tam na inne kwestie, inne sprawy i wracam do domu, idę spać. No i tak codziennie, rano wstaję, na praktyki i tak przez okrągłe 5 dni. Więc no po prostu może być ciężko, może być naprawdę ciężko. Ale no inaczej, wtedy strzelam, że w ogóle nie będzie publikacji w środę i czwartek. Będę starał się nagrać publikację na piątek. Generalnie jeżeli chodzi o piątki, to ja bym sobie tu bardzo chciał nagrać coś do przodu, żeby nie było takiej sytuacji jak w tym tygodniu, że nie byłem w stanie za bardzo nagrać i odcinek nie został opublikowany, gdyż to są gry fabularne, więc celem zachowania jakiejś tam ciągłości warto jednak, żeby ta regularność była zachowana. W związku z powyższym w piątek mieliśmy się spotkać w odcinku bonusowym z Mafii Definitive Edition, ale żeby zachować ten takt co dwa tygodnie, to zostanie opublikowany odcinek z Rise of the Tomb Raider, jeżeli w ogóle uda mi się go nagrać. A postaram się, żeby się to udało ogarnąć. No też z uwagi na to, że tutaj właśnie w Rise of the Tomb Raider przechodzimy główną fabułę, a w Mafii Definitive Edition będziemy tutaj w tym momencie bardziej się zajmować w tym odcinku bonusowym takimi pierdółkami, tam bardziej tak dla humoru, dla zabawy i ewentualnie jeżeli zdecyduję się na tryb swobodnej jazdy, żeby tam porobić misje poboczne, to no to co? No tam też już nie będzie trzeba z jakiejś specjalnej ciągłości zachowywać, bo nie jest to główny wątek fabularny, więc nie będzie z tym też jakichś wielkich specjalnie problemów. Generalnie my tu teraz jedziemy sobie na Idaho. No i z tego Idaho chciałbym wziąć coś właśnie tam na Utah, ewentualnie w miejsca, gdzie mnie jeszcze nie było. Ale chciałbym też pojechać no albo jako kolejną trasę, albo w trochę dalszej przyszłości chciałbym też pojechać na Nowy Meksyk. Bo ja mam takie dziwne wrażenie, że po tym Małym Meksyku jeździłem mało. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli wyjdzie Teksas, to po tym Nowym Meksyku troszeczkę więcej będzie trzeba jeździć. Znaczy będzie trzeba, no będzie trzeba jak będzie trzeba, ale żeby się dostać tutaj do Teksasu, automatycznie będzie trzeba jechać przez Nowy Meksyk w jakimś stopniu, nie? No ale tak, Nowy Meksyk ile już ma lat, a ja jeszcze tutaj nie mam odkrytej na przykład tej drogi. Miasta chyba mam akurat wszystkie odkryte. No ale Nowy Meksyk jest bardzo pięknym tutaj stanem, a ja tak go trochę tutaj wydaje mi się zaniedbuję. Chociaż w sumie jeżeli chodzi o American Truck Simulator, to ja nie mam tutaj jakiegoś takiego stanu, którego bym nie lubiał, bo jest brzydko wykonany. To tutaj nie ma takiej przepaści jak w Euro Truck Simulator 2 w przypadku na przykład DLC Going East, a DLC nawet Skandynawia. Czy porównując Going East do jakiegokolwiek innego DLC mapowego. Nie ma tutaj takiej przepaści, jeżeli chodzi o American Truck Simulator, chociaż i tak SCS zdecydował się na wyrównanie tych standardów i odświeżanie starszych terenów, czego przykładem jest odświeżenie Kalifornii,
która to została już odświeżona w drugim z trzech najprawdopodobniej etapów. Znaczy zazwyczaj ma to miejsce w trzech etapach. Nie wiem, czy będzie to tak dokładnie i tym razem. Gdyż nie dotarłem do takiej informacji, żeby oni gdzieś podawali, w ilu etapach chcą tą Kalifornię odświeżyć. Natomiast no, tak jak w przypadku Niemców WTS 2, no, miało to miejsce na zasadzie trzech etapów. Niekoniecznie trzech kolejnych aktualizacji, ale trzech etapów. Więc podejrzewam, że tutaj może być podobnie. W tym momencie będziemy mieć tą właśnie drugą fazę, bądź drugi etap, zwał jak zwał, przebudowy Kalifornii. Także spoko. Zastanawiam się, czy po Kalifornii przyjdzie czas na przykład na Nevadę. No podejrzewam, że pewnie tak. No bo skoro aktualizują tutaj, czy też odświeżają, skoro odświeżają, Boże, jak to się nazywa, Kalifornię, no to raczej z tych najstarszych stanów, czyli Kalifornia, Nevada, Arizona, z tych pierwszych stanów, które otrzymaliśmy, pewnie wszystkie te trzy zostaną odświeżone. Natomiast Nowy Meksyk i kolejne DLC, wydaje mi się, że nie ma potrzeby ich ruszać. Ale czy SCS się na to zdecyduje? No zobaczymy, czas pokaże. Według mnie, jeżeli chcą odświeżać, to powinni się zatrzymać na Nowym Meksyku. Wróć, na Arizonie. Czyli odświeżyć Kalifornię, odświeżyć Nevadę i odświeżyć Arizonę. I na tym, moim zdaniem, mogliby śmiało zakończyć proces odświeżania tutaj mapy. Gdyż nie widzę takiej potrzeby w przypadku DLC od Nowego Meksyku wzwyż. Natomiast Nevada wydaje mi się tak na 90%, że zostanie też przebudowana, czy też odświeżona. Choćby z uwagi na to, że no Las Vegas jakiś czas temu zostało no nie odświeżone, tylko Las Vegas w zasadzie zostało całkowicie zmienione. Może układ dróg jako tako został, ale trochę się te węzły pozmieniały. No, do tego Las Vegas też by pasowało nam jechać, bo generalnie mamy tutaj szaro, buro i ponuro. A Las Vegas mieliśmy całe odkryte miasto. I albo mamy szaro, albo mamy takie właśnie... żółto-szare paski, powiedzmy. Gdzie my w ogóle teraz jesteśmy? Aha, tutaj dopiero. Kurde, ja myślałem, że my już jedziemy tutaj bardziej. A to tu się dopiero zacznie, za tym ketchupem. Tam się zaczną slalomy, serpentyny i te inne pierdoły. Ale na szczęście paliwa mam tyle, że mogę sobie tam pojechać i z powrotem i mi go no, nie powinno braknąć. Chociaż biorąc pod uwagę, że tam są serpentyny, to też wydaje mi się, że będzie to teren górzysty bardziej. Bo raczej na prostej drodze nikt nie robi takich serpentyn, bo po co? Więc nie wydaje mi się, aby tam było płasko jak na stole. Ale zobaczymy. O tym się zaraz tutaj przekonamy.
Nie mam w sumie też żadnej trasy Special Transport przygotowanej na ten odcinek, więc nie wiem, czy na koniec odcinka będzie ta traska Special Transport jakaś. Ale raczej nie. Ale tutaj też dużo nie tracimy, bo ponad. Ja tu prawie wszystkie te trasy Special Transport mam już objeżdżone. Zostało tam do objeżdżenia dosłownie kilka. Więc no też mi się tutaj jakoś specjalnie z tym nie spieszy. W ETS-ie jest tych tras zdecydowanie więcej, no też mapa jest większa, więc automatycznie jest też więcej tras tych Special Transport. No i tam chyba nawet połowy tras nie mam objeżdżone, chociaż połowę może mam, ale... No na pewno jeszcze, żeby wszystkie tam objeździć, to sporo brakuje. Dobra, zbliżamy się do zjazdu, na którym to będziemy odbijać i skręcimy w lewo. I tu już najprawdopodobniej chyba skończą nam się autostrady, a zaczną nam się takie drogi bardziej jakieś lokalne, drogi boczne. Tak mi się wydaje. Turn left. Turn left. Ja pitole, on nie ma w ogóle hamulców ten Freightliner. On sakra. Sorry. Kurde, betoniarką w podwójnej obsadzie jadą. Masakra. Ja tu dziś chyba mam jakiś spóźniony piątek 13. Dobra, tępy mat i zielone, więc jedziemy. Tutaj oczywiście mam, przypomnę tylko, modyfikację na wydłużony timing tych świateł, czyli każdy cykl sygnalizacji świetlnej, wyświetlania danego sygnału jest po prostu wydłużony. Dłużej świeci zielone, ale także dłużej świeci ewentualne czerwone. No coś za coś, musi to tak działać. Ale i tak uważam, że jest to o wiele lepszy kompromis niż jak. Jezus, o czym ja mówiłem? Że jest to lepszy kompromis niż jak... jak jest to ustawione w podstawce, gdzie tam przez kilkanaście dosłownie sekund nam się wyświetla zielone, potem musimy długo stać, a te ciężarówki tutaj, zwłaszcza tutaj te amerykańskie, są dość takie toporne, powolne, zanim się ona rozpędzi, złapie te obroty, zanim w ogóle ten... No to już trzeba praktycznie hamować przed kolejnym skrzyżowaniem z kolejną sygnalizacją świetlną. No i tak w zasadzie jeździmy tylko od skrzyżowania do skrzyżowania. Ciapciąg tam jakiś jedzie. Ten tu stoi, w sumie nie wiem czemu. Wydaje mi się, że on by się śmiało tam zmieścił po drugiej stronie skrzyżowania. No ja raczej nie, ale on raczej śmiało. Na szczęście pociąg już pojechał. Dobra, do 65, a nie, przepraszam, 55 mamy.
Także teraz cały czas w zasadzie jechaliśmy autostradami, no to końcówkę trasy mamy takimi pięknymi, malowniczymi landóweczkami. Chociaż akurat tak trochę głupio nam wypadło, bo chyba jak będziemy jechać tutaj, to nam kurna zapadnie zmrok. Coś tak mi się wydaje. No niestety. Wolałbym jechać tu raczej jak jest jasno, niż jak jest ciemno. No ale zobaczymy jak to będzie. Mamy jeszcze co prawda 19 godzin na dostarczenie tego ładunku. Więc teoretycznie dałoby się jeszcze jakąś pauzę wykręcić, taką pauzę dziewiątkę. No potem byśmy dojechali tak albo na styk, albo z lekkim opóźnieniem. Z tym ładunkiem. Mi tu specjalnie jakoś też nie zależy, żeby te ładunki tutaj były koniecznie na czas. Mogą mi tam potrącić jakąś karę za opóźnienia, spoko. Widzicie jaki jest mój stan konta, mam mnóstwo kierowców, którzy zarabiają też mi tutaj na firmę. Więc jestem w stanie takie jakieś tam straty sobie pokryć. No ale też nie można tych strat za wiele robić. Bo jak będziemy za dużo robić strat, my, czyli nasi pracownicy, no to w pewnym momencie skończy się sielanka i wiecie. Wiecie jak to się skończy. No i to taka robota. Jedziemy teraz landówką. I co chwilę jest ograniczenie, odwołanie tego ograniczenia. Ja się jeszcze nie zdążyłem tam rozpędzić do dozwolonej prędkości. I już mamy znowu ograniczenie prędkości. Nie, żeby mi to też jakoś specjalnie przeszkadzało, absolutnie. Jedynie stwierdzam fakt. Dobra, bo tam znowu jakiś ADR. Chociaż w przypadku Stanów Zjednoczonych to chyba bardziej hazmat. Dobra, no i co? Będę się musiał zatrzymać, czy dadzą mi to zielone? Dawaj zielone, kurwa. Dobra, jedziemy. Nie ma się tu też co za bardzo roz... Dobra, tam jest też już zielone. Czyli będziemy mieć taką ala zieloną falę, powiedzmy. Jesteśmy już w miejscowości Ketchup. Znaczy, ja wiem, że to nie jest Ketchup, ale ja sobie tą miejscowość tak nazwałem. No i w tym momencie na pewno byśmy stali tutaj na każdym skrzyżowaniu, jakbym nie miał tej modyfikacji na timing świateł. Jestem tego niemal pewny. Dobra, czyli z tamtego pasa only w lewo, a z tego pasa na wprost bądź w prawo. Ajcwaj, policaj, Fiat, Dia, Indian Dia. Właśnie kurna, w Polis Simulator bym sobie pograł, dawno nie grałem. Ale mam też więcej gier, w które bym sobie chętnie pograł. House Flipper też mi chodzi kurna po głowie. Bo tam mamy tą chałupę naszą w końcu, którą kupiłem i która będzie dla nas. Więc tym bardziej mam większą motywację do grania w House Flipper. Tylko nie ma kiedy, tylko nie ma kiedy. Ja tam mówiłem, że poszukam sobie jakichś drzwi takich zewnętrznych, bo te, które są dostępne w House Flipper, mnie tak nie za bardzo satysfakcjonują. No i powiem wam szczerze, że kurna... Nie znalazłem nic takiego też. Znaczy na Steam Workshop, na warsztacie Steama, jeżeli chodzi o drzwi do House Flipper, to widziałem chyba dosłownie jedne, może dwa modele drzwi. I ani jedne, ani drugie mi się nie spodobały. Także pod tym względem jest trochę Lipton Ice Tea. Tutaj gdzieś chyba był jakiś punkt widokowy. Coś tak mi się kojarzy. Tak, dokładnie, tam dalej.
Dobra, bo mamy do 45. No spoko, ja się jeszcze do tej prędkości nawet nie dałem rady rozpędzić, bo cały czas jest pod górę. Widzę, że ten chłop przede mną też już tam ledwo zipie. No i mnie będzie kurna spowalniał. No i mnie będzie spowalniał. Ja bym sobie tu jechał trochę szybciej niż on. Chyba jestem ciut lżejszy. Albo on ma słaby silnik. Ja też tu jakiegoś chyba najlepszego nie mam, z tego co mi się kojarzy. Raczej nie montowałem tu jakiejś najmocniejszej jednostki, tylko taką gdzieś pośrednią. Coś w ten deseń. No ale kurna, on to ewidentnie tutaj. No nie wiem, no niedługo wsteczny wrzucimy i będziemy jechać, no, w takim tempie. Na szczęście tam będzie punkt widokowy. Więc ja, i tak sobie na ten punkcik zjedziemy, żeby zobaczyć tutaj te piękne widoczki. Proszę bardzo, po prawej mamy, wróć, po lewej mamy jakiś tam ciul wie co, po prawej mamy skały, góry, doliny i tak dalej. No, generalnie na przewodnika raczej bym się nie nadawał. Odkryto nowy punkt widokowy. No spoko, zaraz sobie na niego zajedziemy i odkryjemy go tak już na dobre. Żeby nie świecił mi na szaro, tylko na żółto. Dobrze, że jeszcze tutaj na ten punkt widokowy zajedziemy, jak jest jasno, bo jakby było ciemno, to byśmy nic nie widzieli. Chociaż w niektórych miejscach też te punkty widokowe, tam zwłaszcza przy tej zaporze takiej, nie wiem czy ją pamiętacie, tam na tej zaporze wieczorem się wyświetlają jakieś, no po prostu coś tam jest wyświetlane, więc w przypadku akurat tych, tamtej zapory, to tam akurat lepiej jest to zobaczyć sobie w nocy, no bo zajebisty jest efekt. Dobra, no i zobaczmy, co macie mi tu do pokazania. Reżyser 8 na 10. Szczyt Galena. Piękne kamienie. No, powiem tak, przy tych scenkach brakuje mi tylko jakiejś nutki. No tak trochę lipa, tak trochę cicho, nie? No jakiejś nutki brakuje, ewentualnie jakichś odgłosów tutaj przyrody. O, tu jakieś schronisko, czy kurna coś. Spoko. Tu mamy też to schronisko, ale trochę z innej perspektywy. Mamy naszą ciężaróweczkę. Dobra, więc zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby tutaj porobić jakieś nagrania z drona. Będą do filmu. I ciśniemy dalej. Mam nadzieję, że tamci nam odjechali na tyle daleko, że nie będą nam tu, że tak powiem, zawalać drogi. Nie będziemy jechać za tymi zawali drogami. I tu chyba gdzieś będzie to schronisko. Bo nie przypominam sobie, abyśmy wcześniej obok niego jechali, więc wydaje mi się, że to schronisko dopiero jest przed nami. Przynajmniej ja, jak jechaliśmy, to ja tego schroniska, no nie wiem, czy to jest schronisko, ale mi to wygląda na jakieś schronisko. Tak czy inaczej, ja tego wcześniej nie widziałem, tego budynku. Dobra, ciut zwolnimy, bo tutaj mamy dość ostro. Jakiś szkolny nawet autobus. Patrz, no i dogoniliśmy ich. Ja pitole. Nie no, masakra. Masakra. Weźcie kurna, jedźcie szybciej, no. Zobaczmy, jak to wygląda na mapie. No te największe serpentyny już są w sumie właściwie za nami. Tutaj jeszcze tylko taka jedna. Piernik wie, czy to tutaj nie są te... czy to tam nie jest to schronisko.
Bo tam jest jakiś taki plac też do odkrycia. Dobra, ciśniemy. Wow! Znalazł pedał gazu normalnie. Tylko co z tego, jak już widzę, że jest tam. A nie, to jest zakręt. Już myślałem, że jest ograniczenie prędkości. Ja bym sobie ich chętnie wyprzedził. Tylko nie mam gdzie. No tu mogłem, ale i tak bym ich nie zdążył wszystkich wyprzedzić. A jest za mały odstęp między nimi, żebym tam gdzieś ewentualnie się wcisnął. Dobra, dawaj. Kurde, jeszcze policja tam jest. Aja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 j. Ajajajajajajajaj. No nie było innej opcji. Nie było innej opcji. I tak by była kolizja, i tak by była kolizja. I tak byłby dzwon, i tak byłby dzwon, więc jak nie z tym szkolnym autobusem, to z tymi na prawym pasie. Więc wolałem tam odbić i leciutko przerysować ten szkolny autobusik. Jakby on troszeczkę odbił na lewo, to nawet byśmy się nie puknęli. Tylko, kurde, ja bym tam też bardziej zjechał na jakieś pobocze. Ale znowu cholerne znaki stały, nie? No i taka to robota. Jak nie urok, to sraczka. Patrz na skały. No przecież patrzę cały czas na skały. Piękny głaz, naprawdę. Jak wracałem ze szkoły, to widziałem głaz i to był naprawdę bardzo piękny głaz. Generalnie byłem w słonecznym cieniu, na miękkim kamieniu sobie siedziałem. No i tak sytuacja wyglądała. Dobra, mamy 100 mil, więc. No, na spokojnie sobie dojedziemy tą trasę już w dniu dzisiejszym. Będzie jakiś remont. Czy nie? No niby tam był znak, że remont, a ja tego remontu tak kurna, no nie za bardzo widzę. Tutaj też ciekawe o co chodzi. Aha, tu jest rest area, tak? Przejedziemy przez tą rest area. Tylko co z tego, że tu jest rest area, jak nie możemy się nawet na niej zatrzymać, żeby się przespać. Czyli i tak będę musiał tu kiedyś jeszcze raz pojechać, żeby odkryć tamtą, powiedzmy, normalną drogę. Mgła jak fix, ale ja bym sobie go chętnie wyprzedził. Tyle tylko, że on mi kurna przyspiesza. Mnie się to wcale nie podoba. Wiem, że tam była podwójna ciągła i tak dalej. Ja wiem, nie musicie mi tego pisać, ale no, po prostu. Podwójna ciągła, zakręt, mgła, warunki atmosferyczne i tak dalej. Kto by się tam tym przejmował? Nawet do 65 nam pozwalają. Wow, ale normalnie rarytasy. Sugerowana prędkość na zakręcie 45. Ale tak myślę, że 55 sobie możemy na luzie cisnąć. Ale w ogóle mgła tu jest, nie? Jak zapada zmierzch. Masakryczna mgła. Nic nie widać prawie. Mgła gęsta jak mleko. Tutaj też jest jakaś taka ala rest area, ale raczej bym się bał tu spać. Chyba bym. Poprawka. Raczej bym tu nie zasnął. Aneks do umowy. No, ciężko by było. Oj, ciężko. Ja pitole, kolejny zawali droga. Ja tu ich wszystkich kurna doganiam i muszę wyprzedzać. Cholera, myślałem, że tu będzie przerywana, a tu takie. A tu taki, wiecie co. Ale dobra, my już tu skręcamy. Więc na luzie, na spokojnie. I tak tam jest stop. On na szczęście jedzie w prawo. Niech dobry Bóg macie w swojej opiece za to, że jedziesz w prawo.
Dobra, no jak stop, to stop, żeby nie było. Stop. Jak stop, to stop. Dobra, 35, dodajmy sobie 4-0 na razie. Tu też mamy, kurde, stację paliw. W sumie niedaleko jest ona, widzę tutaj, od tej miejscowości, do której jedziemy, czyli Salmon. W sumie nawet spoko, bo ja myślałem, że tutaj od tego Salmon do jakiejś stacji najbliższej jest dalej. No i jakbyśmy tam zajechali i by nam brakło paliwa, albo mielibyśmy go niewiele, to byłby Lipton Ice Tea. A tak to przynajmniej, no to też mogłaby być lipa, ale no już nie aż tak duża, nie? Dobra, ciśniemy, ile fabryka dała temu Freightlinerowi. Tutaj już nie będziemy mieli aż takich serpentyn. Raczej. Raczej nie inaczej. No, tu mieliśmy już takie bardziej proste drogi. No, ale jak widać, serpentynki też się jeszcze tutaj zdarzają. No, jesteśmy w jakichś tutaj takich terenach bardziej górzystych. Co od razu widać. Nie wiem, czy to jest to pasmo górskie Sierra Nevada, czy to są inne góry. Bo tutaj to chyba od Nevady trochę za daleko, co? No chociaż w sumie, bo te Sierra Nevada idzie tak plus minus gdzieś tu. Więc może to też się tu łapie, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. To by się trzeba jakiegoś eksperta zapytać, a u mnie z tą geografią bywa różnie. No jedź, jedź. Dawaj go. Jezus, zanim on się rozpędzi. Ty, no co jest z tą kaskadią? Czemu ona się nie rozpędza? Halo. Nie no, masakra normalnie. No i w sumie jesteśmy już na miejscu. Git. Nawet mi to pasi. Okej, no wiadomo, wjeżdżamy do miasta, ograniczenie prędkości nas zaraz przywita. Jesteśmy w Salmon, czyli mamy odkryte 10 na 11 miast w Idaho. No i postęp w osiągnięciu też mi się tu automatycznie wbił, co do stanu klejnotów. Do jakiego miasta my tu jeszcze nie mamy odkrytego? Jackport i tak dalej, Salmon, Ketchup. Tu, Sand Point. Sand to jest chyba piasek, nie? Czyli co? Czyli punkt piasku? Piaskowy punkt? Nie wiem. O ile się nie mylę, to sand to jest piasek. No point to wiadomo, punkt. A sand point? Czort wie. Ksing i tak dalej, czyli jak rozumiem, jakieś tramwaje albo pociągi będą jechać. No i... No, ciekawi mnie, w jaki niby sposób żeście mi zmierzyli tą prędkość. Naprawdę, wolne żarty. Ja pitole, to jest ten sklep. Czy nie? Nie, to jest chyba inny sklep na szczęście.
Ale ja bym sobie poszedł najpierw zobaczyć, w jaki sposób ja mam przeprowadzić rozładunek, żeby od razu wiedzieć, jak tam mam podjechać. Dobra, czyli tu jedziemy, wykręcamy oberka i no i tak nam się tutaj zakończy sytuacja. Będą mieć masło prawie na rano. Chyba, że teraz jeszcze im zrobią dostawę. Chociaż nie wiem, co taki sklep z taką ilością masła zrobi. Chyba, że jakąś promocję mają, że nie wiem. Zapłać za dwa, a weź jeden. Kup jeden, zapłać za dwa. Dobra. Facjata za okno. I cofamy do tyłu. Cofamy do tyłu, tak. To co na tym kanale najbardziej lubi się robić, czyli cofać do tyłu. No bo przecież nie do przodu chyba, nie? Oj, chyba za mocno się złamałem, ale może z tego jeszcze wyjdziemy. Maybe yes, maybe no. Chyba nie. Chyba przydupcyłem w mur. Sorry. Mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewają o to. Nie dostanę szlabanu na wjazd tutaj. Na tą bazę. Przez do tego sklepu. Przepraszam bardzo. To, co tutaj jest, to nie ja zrobiłem. Tu ktoś coś przyklejał i teraz są tego takie, a nie inne efekty. Jakieś reklamy tu pewno wisiały. Stop. Dobra. Zamykamy okno, bo zimno. Gasimy silnik. I rozładowujemy. Zadowalająco. A za uszkodzenie potrącą 6000, to tam oj tam, oj tam. Zobaczmy, czy mamy coś stąd ciekawego. Do Jackport, do Salt Lake City i tak dalej, to mnie tak nie bardzo interesuje. No ale dobra. A jeżeli chodzi o ogólnie rynek ładunków, czy mamy coś, co by nas interesowało? Najbardziej bym interesował albo Jackson, albo ten Sandpoint. Chociaż szczerze bardziej byłbym za tym Jacksonem, bo chciałbym tutaj w stronę Nowego Meksyku jechać. No ale jak nie będzie. Czekaj, czekaj, coś tu jest. Jackport. Kurna, sam ten Jackport, a nie mamy Jacksona. Chociaż Jackson jakby był, to powinien być na końcu, nie? Tak plus minus. Salt Lake City, Portland. Nawet do Sandpoint nic nie mamy. No to powiem tak. Wykręci się tu jeszcze pauzę. Tylko może weźmy już tą zimę, kurna. Daj spokój, weź oszczędź tego wstydu. Dajcie tu jakieś lato. Bardziej. Więc może po wykręceniu pauzy, a w zasadzie możemy ją tu wykręcić nawet, powiedzmy, że nam pozwolili do powiedzmy 4 rano. Tam widzę dość sporo się udało zarobić też kierowcom. I może teraz by coś było. Oczywiście Jacksona nie ma, po co? A Sandpoint? No, niech zgadnę, pewno też nie ma. Ha! Kto by się spodziewał? No jeżeli tu mamy do Cheyenne, które jest tak, no, dość kawałek od naszego miejsca, no to raczej do Sandpointu mieć nie będziemy. Dobra, no. Powiem tak, nawet mamy do Nowego Meksyku, do Santa Fe. No i ja bym sobie wziął ten dynamit do Santa Fe. Może nie wybuchnie. Więc ja bym sobie to wziął, ale to już sobie załadujemy albo następnym razem, albo sobie to załaduję po odcinku. Także na dzień dzisiejszy ode mnie to już było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i za oglądanie. Życzę miłego dnia, miłej niedzieli, miłego jeszcze popołudnia i końcówki weekendu.
znośnego przyszłego tygodnia, co by był dla Was luźny. Jeżeli ktoś jeszcze pisze matury, to powodzenie na maturze, połamania długopisów. Chociaż w sumie chyba nie, bo nie chciałbym, żeby Wam się długopisy połamały, ale okej. Także powodzenia. Tyle ode mnie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.